maluje na szkle, na drewnie, na porcelanie, na meblach. Tworzę wzory, odtwarzam stare wzory ludowe. Współpracuję z Oksirem, tutaj powstały wiszeńskie spotkania ze sztuką. Zapraszamy do galerii na zakręcie artystów, no nie tylko z Wrocławia, ale wystawiamy artystów gminnych, robimy im wernisaże, wystawy, także mieszkańcy mogą sobie oglądać wystawy w galerii na zakręcie w Oksirze Wiśnia Mała. Od 4 lat systematycznie zorganizowany w pierwszy dzień wakacji, na zakończenie roku szkolnego, galeria jest oddawana dzieciom. Dzieci malują obrazy w czasie roku szkolnego, otrzymują z Oksiru blade ramy. Potem te prace docierają tutaj na koniec i z tych prac jest montowana cała ta wystawa dzieci. To trwa już od 4 lat. Prace są co roku piękniejsze, ładniejsze. Ja się bardzo cieszę, że dzieci tak ślicznie malują, pięknie malują. Nawet jeśli malują z rodzicami i spędzają ten czas z rodzicami, to też jest dobrze spożytkowany czas. Tematem tych obrazów w tym roku był mój piękny sen. To, co się dzieciom śniło, to był taki temat tegoroczny. 20 lutego 2013 roku w sali tej, w której jesteśmy teraz, odbyła się pierwsza wystawa pani Heleny Mońki, Serafiny nazywała się, to było 7 lat temu. Kupiliśmy wtedy karnisze w Ikei, zawiesiliśmy na ścianach, tutaj przykręciliśmy i na tych karniszach wystawialiśmy obrazy. Tak było przez pierwsze 3 lata. Później był projekt powiększenia galerii, rozbudowy tej galerii. Został zrealizowany, została dobudowana część, został zrobiony generalny remont. I tak od 7 lat prezentujemy artystów z Polski, nie tylko z Polski, w tej galerii. Dzisiaj w tym miesiącu będziemy mieli 50. wernisaż. Gościliśmy tutaj 147 artystów. Mieliśmy 4 wystawy zbiorowe. Dolny Śląsk nigdy nie miał swojej własnej pisanki. Wiem, bo jeździłem po różnych spotkaniach i konkursach i tak dalej. Była zawsze z opolska pisanka, łowicka pisanka, pisanka podlaska. Tamte tradycje były przez wiele lat są kultywowane i do dzisiaj są odtwarzane. No Dolny Śląsk taki tygiel kulturowy. Mieszkańcy przyjechali z różnych stron Polski, no nie tylko Polski, można powiedzieć nawet i świata przyjechali tutaj, więc powstał taki, wielokulturowość powstała i ja to wykorzystałem właściwie, bo zbierałem z różnych elementów, nawet ubiorów, czy serwet takich w domach, ktoś poprzywoził ze swojego rejonu, pewne drobne elementy i poprzynosiłem, połączyłem je w jeden taki pomieszany haft. I powstała tak pisanka wiszeńska. Od wielu lat bierze udział w wielu konkursach w Polsce, takich międzynarodowych również konkursach. Otrzymuje nagrody, dyplomy, podziękowania. Pisanka wiszeńska znajduje się w muzeum. Spotkałem się kiedyś w Szczecinie z tym, że wyczytywano nagrody i pisało Wiśnia Mała, Wysoki Kościół. I burmistrz mówi, gdzie to w Polsce leży? No, już się dowiedział, gdzie jest Wiśnia Mała, gdzie jest Wysoki Kościół. Jest tu przedstawiona część mojej kolekcji. Na tej wystawie jest około 500 jajek. Kolekcja liczy o wiele więcej, no ze względów też i ekspozycji nie mogę tego wydobyć. Ta kolekcja była 2 lata schowana, nie była zmagazynowana, została wydobyta i pokazana na światło dzienne. Krucha materia, wszystko się niszczy niestety. Po każdej wystawie też ulega zniszczeniu część pisanek, tak jak ta, która tam ma około 50 lat, też już zanika, niedługo się rozpadnie i trzeba myśleć o nowych i zbierać do kolekcji nowe. Także co roku nabywam nowe pisanki, kupuję, wymieniam, sam tworzę pisanki i ta kolekcja rośnie, maleje, rośnie, także ciągle na tym 1000 gdzieś tam bazujemy tych pisanek. Wielkim marzeniem jest, żeby te pisanki kiedyś skatalogować, opisać je i przekazać je w takie jakieś godne miejsce, gdzie mogłyby być oglądane przez większą liczbę ludzi. Staram się przywrócić tradycje, które panowały na Dolnym Śląsku i dlatego tak są pisane te projekty. W tym roku malowanie na porcelanie, trudna technika, Śląsk słynął z malowania porcelany. Są odpowiednie farby, można je zakupić w specjalistycznym sklepie. Kiedyś były nie do zdobycia, ale dzisiaj się wszystko zmieniło i możemy to odtworzyć. I tak jak dzisiaj panie malowały talerze metodą, czyli pędzelkiem, malowaliśmy ręcznie talerze, te wzory, kwiaty były malowane ręcznie. W poprzednim tygodniu malowaliśmy tak jak maluje się w Bolesławcu, czyli stemplowaliśmy porcelanę stemplami i za tydzień będziemy i stemplować i malować ręcznie, czyli dwie techniki połączymy razem ze sobą. Ważne, żeby w życiu robić coś, co człowiekowi sprawia przyjemność.